W Dzień Świętego Walentego byliśmy w Poznaniu i zobaczcie, jakie przepiękne kobiece prezenty kupił mi mój mąż. Oczywiście są to części do naszego Landiego, a mianowicie poduchy do mocowania karoserii. Zobaczcie, jakie one są ładniutkie, czarniutkie, nowiutkie. No, nasze uległy troszeczkę, że tak powiem, zużyciu, dlatego musimy je wszystkie wymienić. W komplecie do poduszek mamy jeszcze śruby. No, Anglicy sprzedali nam już wstępnie zardzewiałe. Także nie jesteśmy za bardzo zadowoleni z tych śrubek. Po pierwsze są za cienkie, za krótkie. Także myślę, że zrobimy sobie nowe. Jedziemy dalej. Odbojniki mostów. Oczywiście na przód i na tył. No, Sylwek myślał, żeby zrobić je samemu, ale po pierwsze nie kosztuje to dużo i za dużo byłoby w tym zachodu. Dalej, mamy stacyjkę. Zobaczcie, jaka jest nowiusieńka, piękniutka. Nasza już niestety była troszeczkę popękana i zużyta. A powiem Wam, że niełatwo jest znaleźć taką stacyjkę. Mamy tu też uszczelki do silnika, bo jednak zdecydowaliśmy, że silnik będzie remontowany od A do Z. Mamy jeszcze podkładki pod kielichy, bo nasze niestety się już do niczego nie nadają, są przerdzewiałe, no i najprawdopodobniej będziemy musieli śruby ciąć. I tym się właśnie będziemy zajmować, czyli robimy zawieszenie w Land Roverze. Zapraszam Was na zewnątrz. I teraz tak, słuchajcie, te blachy osłonowe, tutaj tarcze, bardzo mnie to boli. One są już do niczego, tak jak widzicie. Bardzo mnie to boli, ale będę musiał kupić nowe. One jest po 200 zł około, jedna sztuka razy 4. To sobie policzcie, 800 zł same te tarcze, te blaszki tutaj. To bardzo boli, bo to jest, za te pieniądze wolę coś innego. Słuchajcie, te węże, to są dłuższe węże, ja je założyłem tutaj prowizorycznie. Kupiłem do jakiegoś tam Volkswagena czy coś, chodziło mi tylko o długość. Ponieważ musiałem zrobić układ hamulcowy, tak żeby nie stał pusty. Bo to jest najgorsze, co może być, jeżeli układ hamulcowy stoi bez płynu. Dlatego tak to założyłem, ale już są zamówione, oczywiście z homologacją, w otulinie metalowej, także będą nowe. Będziemy dzisiaj robić to. Macie teraz mnie, bo Basia tam kawkę robi. Widzicie, i tu jest właśnie... Tu są właśnie te podkładki, co Wam Basia pokazywała. To będziemy wszystko wymieniać dzisiaj. Ciąć, wymieniać. Nie będziemy się za bardzo tym przejmować. Także wszystko będzie tutaj naprawdę cięte, rozwalane. Zobaczymy, co z tego wyniknie, jak te śruby są. Tutaj jest śruba, tu jest śruba. Postaramy się tutaj najpierw to odkręcić, to będą trzynastki. Ja sobie tutaj wcześniej WD-40 posmarowałem z pół godzinki temu. Także idę teraz na kawkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać za godzinkę, czy tam pół, czy się da to odkręcić. Tak, to musisz kręcić, no. O, to sobie trzeba coś podłożyć. Chyba z tej strony, jak przecież będzie ci łatwiej, Basiu. Tu. No. Ja ci tam WD-40 popsikałem, już to powinno iść. O. I śmiało, już masz wszystko ustawione. Dajesz, nie przykręcamy, odkręcamy. Prawa, lewa, prawa.
Panowie, piszcie mi proszę w komentarzach, czy wasze żony mają problemy ze stroną prawą, lewą? Aha, ale śmieszne. Nie tak mocno. Tak ci się źle odkręca. Trochę. Parę ząbków w tył. Tak, za dużo już. O, dosłownie. Żebyś miała siłę. Ale idzie, łatwo idzie. Widzisz, to jest landrowe. Tutaj każda śrubeczka się łatwo odkręca. Albo będziemy ciąć? Albo się łatwo odkręca, albo się łatwo urywa. Ale w tym wypadku się chyba odkręca, nie? Tak, odkręca. I to była dwunastka. Podejrzewam, że nawet nie była dwunastka, tylko to były cale jakieś tam, ale nieważne. Odkręca się. Tak, WD-40. Lekko naciskasz prawą ręką. Śmiało. I trzymasz to prosto, nie? Żeby to się nie urwało. Tak. Aha. Śmiało. Śmielej. Kupiłaś sobie na walentynki części, to sobie teraz montuj. A wy młodzieży powiedzcie, wy witam po drugiej stronie monitora, co wy kupiliście kobiecie na walentynki? Czy też koło zapasowe, sprężynę, amortyzator, czy co innego? Jestem ciekaw. Basia się bardzo w każdym razie ucieszyła z takiej walentynki. Tak, ale myślę, że oni są bardziej kreatywni. Nie wiem, czy ktoś jest bardziej kreatywny. Dobra, już tak idzie to ręką już. Czekaj, pokaż. Opla. Tam masz po drugiej stronie drugą. Mhm. Zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. O, jest tutaj. Nie, właśnie. Czasem trzeba się namęczyć przy takich 30-letnich ślubkach. Normalnie to tu się wkłada kluczyk i się odkręca. To nie tak łatwo. Zobaczcie, kombinerkami ścisnąłem cały ten stary amorek. Zabezpieczyłem sobie jeszcze bardziej, ścisnąłem to sobie zaciskiem, aby mieć potężną siłę. Tam się zablokowało o karoserię. Przeduszka na klucz, oczywiście własnej roboty. I już puściło i można odkręcać. Jak już puściło, to już. To już go tak. Te śluby i tak wszystko do wyrzucenia mamy nowe. Wszystko jakieś calowe. W każdym, to kurde, ten Land Rover, w każdym kluczu śruby się blokują. Nakrętki. No i to będziemy teraz sobie tutaj odkręcać tutaj dół. No niestety, jak oczekujecie, że Basia to będzie robić, to nie, gdzie tam, zobaczcie, jakie to, zobaczcie, jakie to to ma mięśnie. O, auto się rozsypało, poczułaś? Poczułam. Żyje? Czyli, że wypadło. No i dobrze. To wszystko do wyrzucenia. Ale słuchajcie, pamiętajcie, jak robicie amorki czy cokolwiek, jak macie taki ślub, takie podkładki, nie wyrzucajcie ich najpierw. Będziecie mieli wzornik, jak założyć nowe. A przy okazji zobaczcie, jakie to już zbutwiałe było. Wszystko tutaj jest popękane, chociaż nie jest tak źle. Ale jest już spękane. Dobra, tak sobie zostawiamy na boczku. I teraz musimy odkręcić te śruby tutaj. Bo tu jest taki uchwyt jeszcze, wiecie? Także, ale on jest podkładkę moc poduś nakrętkę, oczywiście, że ma. Oj, to będzie wesoło. Tu będzie wesoło. Te dwie śruby musimy odkręcić. A już możemy ściągnąć. Tak zgniotło mamorka. A, to tak wszystko złom. Też 19, jak myślisz, Basia? No, może być różnie. Oczywiście, że różnie. Bo to nie była 19, tylko to była 17, nie 19. A to jest 13 chyba. Tak, idę po 17. Teraz odkręcamy dół. Jak idzie dobrze, nie? Przeduszka jest dobra. Przeduszka jest dobra. No, a spróbuj bez przeduszki, to zrozumiesz, o co chodzi. Nie, lepiej nie będę próbować. No, spróbuj. Prosto trzymaj to. No tak siłowo. Kiedyś mam być tu prosto schodzić.
O kurde! No. Aż niemożliwe, nie? A teraz przeduszkę załóż. No. No teraz idzie, panie. Lepiej, nie? Jedźcie. Zobaczcie, pokaż jeszcze raz. Pokaż to. Pokażę wam tutaj, zobaczcie. To jest od zacisku takiego stolarskiego. Końcówka. Coś takiego jak... to tutaj. Tylko z takiego dużego, nie? To jest to. Bardzo dobry, twardy metal. Obciąłem końcówki, zrobiłem takie haczyki i naprawdę bardzo pomocne narzędzie do odkręcania ciężko zakręconych śrub. Wyciąg to bardziej to, od to. O, to na końcu chwytasz, wiesz? O, tak. Dobrze, śrubę później ci tam wejdzie, dobrze. Męczarnia, nie? Panie, ja tu tylko sprzątam, ja jej nie odkręcam. Tu sobie wyżej trzymaj. Bo tu już jest wygięty tutaj, wiesz? Kobieta się uczy mechaniki. Chce, czemu nie? Patrzcie, tu już jest przedziwiały ten amorek. Popatrzcie, tu dziury. Zaraz wyjdzie. Patrz na siebie. To są ostatnie chwile przed moją śmiercią. A mi się wydaje, że to faktycznie ściśniemy, wiesz? Bo to całą podkładkę wtedy... Tak, bo to musiałbym to opuścić, ten most. Nie, lepiej to ścisnąć. Idę po zaciski. O, jest złom. I wiecie co? My tego dzisiaj nie skończymy. A dlaczegoż? A dlaczemuż? Bo... A dlategoż? Że... Tak wygląda nasz kielich. Tak, myślałem, że on w lepszym stanie będzie. A tak zobaczcie, porozdwajało się to. Ja myślałem, że to jest podkładka, a tu się okazało, że nie. I trzeba kielichy zamówić. Złom. Musimy sobie te sprężynki ścisnąć. Teoretycznie mógłbym wziąć łomem na siłę i to wyrzucić. Ale to nie o to chodzi. Po pierwsze byłoby to niebezpieczne, a po drugie te nowe sprężyny, co mamy, też będziemy musieli ścisnąć. Bo tamte mają plus 2 cale. Powiem wam szczerze, nienawidzę tymi uchwytami robić. One są tak niebezpieczne, ale bardzo, bardzo są niebezpieczne. Już raz w głowę nimi dostałem, raz bym kurde zęby stracił. Dlatego pożegnaj się. Tak. Co złego to nie ja. To jest. Nienawidzę ich. Tam już spada ząbek. Aha. No. Dziadostwo straszne. Oczywiście mamy maszynę do ściągania, no ale nie na samochodzie. Jeszcze centymetr. A powiedz Basiu, tamte nasze sprężyny mają tam jakieś podkładki, pamiętasz? Chyba nie. Trzeba by je obejrzeć. Nie, nie mają. Metal na metal. Ja tego nienawidzę tu. Chyba kluczem powinien to robić. Będzie bezpieczni. A czy tam jest 19 czy 20? A gdzieś 21.
Ja się naprawdę tego boję. Słuchajcie, ja mogę wejść na kasprowy wierch w nocy. Bo jest, mam pod kontrolą, co robię, a tutaj nie. Tutaj nie masz pod kontrolą. Co jest grane? Czemu mi tu opór tu sprawia? Nosi się to czy co? I teraz trzeba to szybko zluzować. Sprężyny mamy. Zobaczcie, tu już spada. Aha. Popatrzcie. Jak wam takie coś spadnie, to macie po zębach. To jest potężna siła tutaj. Na dole też spada. To jest takie dziadostwo. Także słuchajcie, jeżeli ktoś ma warsztat albo planuje, to na takich rzeczach nie oszczędzamy. Ja wam pokażę, jak powinno wyglądać maszyneria. Tu macie urządzenie do ściągania amortyzatorów. I to jest bezpieczne. Wkładasz, przypinasz łańcuchę, pompujesz z daleka. Jak ci wyszczeli, nawet zapinasz łańcuchę, nic się nie stanie. A nie tamto gówno. Tylko z tym, że tego bym nie włożył tam w samochód, no. Dlatego, no niestety, tak się trzeba męczyć. Ja sobie tak myślałem, aj tam, pół dnia to się dzisiaj zrobi, będzie dobre. Słuchajcie, no, najważniejsze, że tutaj rama, to wygląda dobrze. To naprawdę wygląda dobrze. To jest tylko nalot rdzy. To jest najważniejsze tutaj. Tutaj tak samo. Wszystko jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, no oczywiście brudne. I teraz zaraz to będę szlifował i pomalujemy poliuretanem. Na 100%. Wkręcę tylko śrubę, żeby jakoś tam gwintów nie zapieprzyć. I to wszystko. To i tak będą wszystkie, mówię, płosie, to wszystko będzie robione. No ale mówię, trzeba to zabezpieczyć. No i jak widzicie, chcieliśmy to dzisiaj zrobić, ale niestety w starym aucie zawsze coś dziwnego wyjdzie. Także no niestety, widzieliście, jak wygląda nasz kielich. To wszystko trzeba zamówić, to niestety potrwa. Co my tu jeszcze mamy? A, o tym jeszcze zapomniałam powiedzieć. Tutaj mamy przekładnię kierowniczą. Ona cieknie, dlatego też mamy do niej zestaw uszczelek, ale to już nie dzisiaj o tym. A to chyba na dzisiaj wszystko, nie? To jest. Żegnamy się z wami. Trochę narobiliśmy, ale nie za dużo. Nie da się w takim samochodzie zrobić szybko. No nie da się. Chcesz cokolwiek, ale to co śrubka, to ci wychodzi coś nowego. Nie da się wszystkiego naraz zamówić, bo to jest nie da się, bo musiałem cały samochód kompletny zamówić nowe części i dopiero wtedy ciąć i składać. No ale to się też tak nie da, no bo to by kosztowało 6 razy tyle, niż ten samochód jest warty. Także człowiek chce przyoszczędzić, ile się tylko da. Zobaczcie, na przykład o... Te odbojniki tutaj mamy naprawdę w bardzo dobrym stanie, ale tak czy owak zamówiłem tutaj nowe, bo nie kosztują dużo. No mówię, to takie części po prostu zamawiamy wszystko nowe. Słuchaj, no ale za to przekładnia kierownicza kosztuje troszkę, nie? Aha, ile? Ile? Około 10 tysięcy złotych? Tak, około 10 tysięcy złotych. No, dlatego kupiliśmy uszczelki. A uszczelki chyba 100 złotych, nie? Naprawiać. Tak, te Zimmerlingi, jest tam tego dużo, chyba z 20 sztuk w środku. Tak. Także to jest skomplikowane, nigdy tego nie robiliśmy, zobaczymy. Będzie wesoło. Chcieliśmy płosie kupić, tutaj na przykład przegub stuka, ale nie sprzedali nam, a propos to naprawdę mili sprzedawcy w tym Landstore w Poznaniu. Landstore. Tak, Landstore. Pomógł mi sprzedać, ja powiedział, nie, najpierw ty sobie sprawdź, ile tam masz zębów, wyciągnij to, potem do mnie zadzwoń, ja ci zamówię albo ci sprzedam. Naprawdę chłopaki takie po torbie. Nie to, że chcą pieniądze na siłę zarobić, tylko dbają o klienta, a to jest naprawdę w tych czasach ważne. Ale mają też wiedzę, nie? Mają, tak, mają. Także też radę dają, tak, dobrą. Także no, można polecić sklep oczywiście. To nie była reklama, jak jest coś dobre, to o tym trzeba powiedzieć. I koniec, takie jest moje zdanie. Dobra, koniec na dzisiaj, biadolenia. My spadamy, zaraz będzie ciemno i
To wszystko. To na tyle, nie? No, to na tyle, ale wiecie co, to nie jest tak na tyle, bo ja muszę te wszystkie filmy teraz siąść przy komputerze i z 3 godziny posiedzieć, żeby to obrobić. Także docencie. Tak. Łapa w górę, jak się podobało, dajcie suba, aby nie przegapić następnej części. I będziemy się widzieć przy jakimś następnym projekcie, nie wiem jakim. Nara. Trzymajcie się ciepło.